Dzień dobry wieczór, kochany człowieku. Witaj. Ten film jest dla Ciebie, jeśli obecnie pracujesz z mentalnością ofiary. Uświadomienie sobie, że sami wybraliśmy rolę ofiary, to nie jest łatwa sprawa. To wymaga naprawdę dużej odwagi, wyrozumiałości, dystansu do siebie i sporo pracy nad sobą. Wiem, co mówię, ponieważ sama przez wiele lat żyłam właśnie z tej pozycji ofiary i kiedy uświadomiłam sobie, że to robiłam, to było naprawdę bolesne. Bardzo zabolało to moje ego. Myślę, że wiele z tego już przepracowałam, a jednak moja ofiara wciąż czasami wychodzi, zwłaszcza w kłótniach w romantycznych relacjach. Jeśli jesteś tutaj i oglądasz ten film, to najprawdopodobniej już wiesz, o co chodzi, więc nie będę za bardzo tutaj tłumaczyć. Jeśli to, co mówię, że decyduje się na bycie ofiarą, wzbudza w tobie bunt, bo jak to możliwe, że ktoś może coś takiego wybrać? Przecież ludziom się dzieją takie straszne krzywdy. To jest okej, że tak myślisz. Najprawdopodobniej po prostu nie jesteś jeszcze w miejscu, w którym jesteś w stanie obejrzeć taki film. I to jest jak najbardziej w porządku. To, jak żyjesz, to, jak prowadzisz swoje życie, to jest twój własny wybór. I ja tutaj nie jestem po to, żeby cię do niczego przekonywać. Ja tutaj jestem dla ciebie po to, żeby pomóc ci przejść przez pewne rzeczy w momencie, kiedy sobie już je uświadomisz. Pamiętaj, im bardziej specyficzny będzie twój tapping, tym bardziej efektywny. Nie bój się zmieniać moich zdań, żeby bardziej ci pasowały. Używać konkretnych imion. Dopowiadać, uściślać, powtarzać coś, co bardzo do ciebie przemówiło i tego typu. Te filmy to tylko przykład dla ciebie, a im bardziej ukonkretnisz rundki, tym lepsze osiągniesz efekty. Pamiętaj, to właśnie w konkretnym tappingu tkwi twoje złoto. Bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze własne dobre samopoczucie. Jeśli nie wiesz, co to jest metoda EFT, obejrzy sobie ten krótki film, w którym go tłumaczę. A reszta jedziemy. Pomimo tego, że odgrywałam dotąd rolę ofiary, to i tak decyduję się kochać i akceptować Ciebie. Pomimo tego, że odgrywam rolę ofiary, to decyduję się kochać i akceptować siebie. Pomimo tego, że odgrywałam dotąd rolę ofiary, obwiniałam innych ludzi i okoliczności, albo cały świat nawet, albo Stwórcę, albo kogokolwiek innego, byle nie mnie samą. Za to, co mi się przydarza. I pomimo tego, że dotąd grałam rolę ofiary, to decyduję się totalnie i całkowicie kochać, szanować i akceptować siebie. I może każdą inną osobę, która jest w to zamieszana. Włączając to wszystkich ludzi w moim życiu, którzy nauczyli mnie, jak grać rolę ofiary, przechodzimy na punkt trzeciego oka. Odgrywam rolę ofiary. Długo już odgrywam rolę ofiary. Mówi się, że cały świat to scena. A ja wybrałam rolę ofiary. Ej, czekaj, czekaj. Ja wcale nie wybrałam tej roli, ponieważ to ja jestem ofiarą. To jest rola, która została mi narzucona. Część mnie potrzebuje trzymać się tej wersji. A część mnie wciąż chce grać rolę ofiary. Ponieważ tak długo, jak jest to wina kogoś innego,
to nie jest moja wina. Ale to oznacza, że oddaję innym ludziom siłę. I tak, żebym ja czuła się dobrze, to ktoś inny musi się zmienić. To ktoś inny musi coś innego naprawić. A ja jestem totalnie bezradna. Nie mam w ogóle siły. Jestem tutaj tylko ofiarą. Czekam na kogoś, żeby to ktoś inny się ogarnął. Zanim to ja będę w stanie poczuć się dobrze. Ja nie mam w ogóle na to wpływu. To, co mi się przydarzyło, albo przynajmniej tak zostałam nauczona, żeby się czuć. Może pochodzę z długiej linii ofiar. Może ludzie w mojej rodzinie zawsze odgrywali rolę ofiary. Więc jaki wybór ja miałam? Jestem nawet ofiarą mojego dziedzictwa. Boże, to jest naprawdę beznadziejne, żeby być ofiarą. Decyduję się otworzyć się na możliwość, że wcale nie jestem taka bezradna. Jeśli chodzi o to, jak dobrze ja się czuję, to ja też mam tutaj coś do powiedzenia. Jeśli chodzi o to, jaki jestem w stanie osiągnąć sukces, to może też mam nad tym trochę kontroli. Daję sobie pozwolenie na to, by wyjść z roli ofiary. Żeby zacząć brać więcej odpowiedzialności za moje własne życie. I to wcale nie znaczy, że obwiniam siebie teraz za to, co mi się przydarzyło. Nie uważam, że to jest moja wina. Po prostu decyduję się od teraz przejąć kontrolę. Przeszłość pozostawiam w przeszłości. A ja przejmuję odpowiedzialność za to, jak sobie poradziłam z moją przeszłością. I za to, jak od teraz idę do przodu. Więc nawet jeśli w przeszłości byłam ofiarą, to decyduję się teraz przestać odgrywać rolę ofiary. I to jest mój świadomy wybór. Przejmuję kontrolę. We wszystkich miejscach, w których jest to możliwe. Boże, użycz mi pogody ducha, abym pogodziła się z tym, czego nie jestem w stanie zmienić. Daj mi odwagę, aby zmienić to, co mogę zmienić. I daj mi mądrości, żebym była w stanie odróżnić jedno od drugiego. I nawet z tym wszystkim, czego nie jestem w stanie kontrolować, Boże, daj mi siłę, żebym nie wchodziła znów w rolę ofiary. Biorę coraz więcej odpowiedzialności za swoje własne życie.
Biorę odpowiedzialność za to, jak czuję się w tej chwili. A ja decyduję się, aby czuć się dobrze. Decyduję się czuć się wspaniale. I to jest moja decyzja. Decyduję się na to, by czuć się teraz świetnie. W ciele, w duchu i w umyśle. Zamknij oczy, weź głęboki wdech. Otwórz usta, wydech. I co? Jak się czujesz? Ten tapping mógł być dla ciebie dosyć trudny i bolesny. Bardzo możliwe, że powróciły jakieś wspomnienia z przeszłości, które bolą i które ciążą. Jeśli jest do nich przypisana jakaś konkretna emocja, zachęcam cię do tego, żebyś teraz zrobił sobie tapping właśnie na tą emocję. Najlepszy sposób, jaki możesz znaleźć filmy, to wpisać w YouTube Cat Shakti plus nazwa emocji bądź uczucia, które w tej chwili czujesz. Na 99%, jeśli taki film jest, to w taki sposób go znajdziesz. Jak nie, zapraszam do komentarzy, daj znać, na jaki temat chciałbyś zobaczyć film na kanale. Bardzo chętnie spróbuję pomóc. Jeśli uważasz, że moje filmy wspierają Twój rozwój, a Ty w zamian za to chcesz wesprzeć mój, zapraszam do opisu filmu. Tam jest kilka sposobów, w jaki możesz to zrobić. Przypominam również, że jestem już wykwalifikowanym trenerem EFT i prowadzę sesje online. Również w opisie znajdziecie kontakt do mnie i moją stronę internetową, na której są wszystkie informacje. Mam nadzieję, że ten filmik Ci pomógł. Czujesz się trochę lepiej. Dziękuję Ci za to, że bierzesz odpowiedzialność za swoje własne dobre samopoczucie i mam nadzieję, do zobaczenia wkrótce. Pokój, kochani.